Fundacji Krzyżowa, miejsca porozumienia i pojednania. W ciągu ostatniego tygodnia zrobiliśmy coś niesamowitego, bo z grupy 30 jednostek, które się wcześniej nie znały, stworzyliśmy orkiestrę. Orkiestrę młodzieżową złożoną z niesamowitych muzyków z Polski i z Ukrainy. Jeszcze w sobotę się nie znali, dzisiaj są orkiestrą, grają razem i robią wspaniałe rzeczy. Grupa nie składa się z profesjonalnych muzyków. Oczywiście mamy zwycięzców międzynarodowych konkursów, ale mamy też osoby, których doświadczenie w orkiestrze jest stosunkowo mniejsze. Co mi się najbardziej tutaj podoba, to właśnie ta atmosfera. Mamy cudowną okolicę tutaj. Wszyscy są tacy zgrani i możemy tutaj rozwinąć się nie tylko muzycznie, ale również językowo. To miejsce jest naprawdę wyjątkowe. Czuć tutaj spokój. Mogłam współpracować z fantastycznymi muzykami z Polski i z Ukrainy. Ten czas tutaj wspólny pokazał, że naprawdę można osiągnąć w ciągu tygodnia wspaniałe rzeczy. Z początku było dosyć ważko rozumieć jeden jednego przez te, że różne mowy, ale muzyka to mowa dla całego świata. Jak mówią, muzyka objednuje i za krótki period czasu ona objednała i nas w jedną jedyną rodzinę. Wczoraj mieliśmy koncert. Był naprawdę cudowny i dzisiaj mamy znowu okazję zagrać dla publiczności, więc już nie mogę się doczekać. To był niezwykły tydzień. To był tydzień budowania, tydzień tworzenia. Więc to jest niezwykle, niesamowite, że nam się w końcu udało i że ta muzyka powstała i że pokazaliśmy, że się da. Że pokazaliśmy taki świat, jaki sobie wymarzyliśmy.